Baligród, leżący na trakcie węgierskim, rozwijał się niezwykle szybko, zwłaszcza kiedy uzyskał prawo jarmarków i targów, a także do składowania win. Piwnice winne pod miastem były niezwykle rozległe i zawsze pełne. Przez cały wiek XVII był tu zamek, główna siedziba rodu Balów. Zgromadzono w nim dużą kolekcję białej broni, odbywały się huczne zabawy i spotkania okolicznej szlachty. Omijały miasteczko najazdy tatarskie, niepokoje związane z powstaniami na Ukrainie i najazd Rakoczego na ziemię sanocką. Aż nastał rok 1704, piąty rok wojny zwanej Północną. Szwedzi w sierpniu zajęli Lesko i poszli dalej na południe węgierskim traktem do Baligrodu. Zajęli miasteczko i zamek, zamierzając pozostać tu kilka dni. Balowie na wieść o zbliżających się wojskach szwedzkich uszli na Węgry. Już w pierwszy wieczór Szwedzi spenetrowali zamkowe piwnice, gdzie znaleźli sporo przedniego Węgrzyna w beczkach, przeto rozpoczęli pijatykę. Ona też stała się przyczyną tragedii. Otóż podpici rajtarzy w pewnej chwili zauważyli na zamku powabną dziewkę. Była to Dorotka, służąca. Pojmali ją, zawlekli do komnaty i tam pohańbili. Dorotka broniła się, płakała, nic wszakże to nie pomogło. Poprzysięgła przeto zemstę. Kiedy już Szwedzi, zmorzeni winem i utrudzeni, posnęli, Dorotka umyśliła zamek podpalić, żeby to plugawe żołdactwo wyplenić. Zamek w części miał drewnianą nadbudowę i takie żganki. Tam też spało wielu rajtarów, a osobliwie ci, co Dorotkę pohańbili. Nieliczna warta wystawiona na dziedzińcu zamkowym też drzemała, winem zmorzona. Podłożyła Dorotka ogień w nadbudówce, z którego powstał ogromny pożar, który zamek zniszczył. Popłoch pośród Szwedów powstał niebywały, ratował się jak kto mógł, a niektórzy skakali z pierwszego piętra, bo schody zgorzały. Wielu pośród Szwedów było poparzonych i rannych, kilku z nich zgorzało w nadbudówce. Skoro tylko nastał świt, poczęli Szwedzi rabować i palić miasto. Potem, zabrawszy łupy i rannych, odjechali w stronę Leska. Balowie, kiedy powrócili z Węgrzech, porzucili spalony zamek, który coraz bardziej popadał w ruinę. Nigdy też nie przystąpiono do jego odbudowy. Z czasem nawet poczęto go rozbierać, biorąc kamień i cegłę do innych budowli. W 200 lat po pożarze pozostały po zamku ledwie zauważalne ślady. Także Baligród po rabunku i spaleniu przez Szwedów znacznie podupadł i do dawnej świetności już nigdy nie powrócił. A Dorotka? Nikt pożaru zamku nie łączył z Dorotką. Ludzie mówili, że to pijani Szwedzi ogień zapruszyli i cały zamek zgorzał. Wkrótce potem Dorotka powędrowała do Lwowa i tam wstąpiła do klasztoru. Tam też na spowiedzi wyznała o swojej przygodzie, jaka ją spotkała w Baligrodzie od pijanych lajtarów i o pożarze. Starzy ludzie z Glinnego powiadają, że kamień zwany Kamieniem Podleskiem nie ma z tym miastem nijakiego związku i że to zachłanni leszczanie zawładnęli nim i do swoich zmyślonych legend przenieśli. Bo po prawdzie miało być to tak. Niedaleko kamienia na krańcu wsi stała kiedyś uboga chatka, w której mieszkała wdowa z jedyną córką, jaka jej została po strasznej zarazie, co całą okolicę spustoszyła.
gospodarzyły sobie na kawałku roli, a bywało też, że do bogatych kmieciów na zarobek się najmowały. I tak żyły sobie skromnie, ale nie w biedzie. Marysia, to znaczy córka tej wdowy, na ładną dzieweczkę wyrastała, to i kawalerów nie brakowało, co chętnie ją zagadywali. Marysia też rada była porozmawiać, bo i co ciekawego się dowiedziała, albo pośmiać się mogła. Matka, widząc poczciwość dziewczęcia, nie broniła jej tych spotkań. Jeden z kawalerów, Jaśko, szczególnie się Marysi uwidział, a i ona jemu nie była obojętna. Często też Jaśko przychodził pod chatkę Marysi i czasami nawet pomagał przy jakiej cięższej robocie. Razu jednego wdowa zachorzała. Dostała dużej gorączki i pić jej się zachciało. A tu w domu ani kropli wody. Prosi przeto Marysię, by wzięła skopczyk i poszła do źródełka. Świeżej wody przynieść. Wzięła Marysia skopczyk i poszła po wodę. Kiedy przyszła do źródełka, już nawet wody nabrała, Jaśko skądś się zjawił. Wziął Jaśko skopczyk z wodą i idzie z Marysią, rozmawiają ze sobą i przystają co chwilę. Wieczorną porą to było, więc Jaśko całusa prosi, mówiąc, że przecie nikt nie uwidzi. Marysia całusa nie chce dać i tak się przekomarzają. Ani spostrzegli się, kiedy księżyc na niebo wyszedł. Matka czeka na wodę i doczekać się nie może. Wieczór już i księżyc na niebie świeci, a Marysi nie ma. Przecież nie utopiła się w tym źródle, bo tam badunia mała. Mogła spotkać kogo po drodze i zapomniała o swojej chorej matce. Jak to możliwe, by córka zapomniała o chorej matce? To nie córka, to zimny głaz. A bodaj byś się w zimny głaz zamieniła, pomyślała matka. I jako pomyślała, tak też się stało. W jednej chwili Marysia stała się skałą. Przekleństwo matczyne trwa do dzisiaj. Bo w miejscu, gdzie myśl matczyna zastała Marysię, jest skała, zwana kamieniem Podleskiem. Ruiny zagórskiego klasztoru od dwóch wieków pobudzają ludzką wyobraźnię. Wokół jego zniszczenia osnuto wiele legend i opowieści. Najbardziej jednak prawdopodobna wersja brzmi następująco. Budynek klasztoru był piętrowy i miał 22 cele dla zakonników. Były też większe pomieszczenia dla przeora, gości i duża sala wspólna na posiłki. Obok klasztoru był dom dla weteranów wojennych, gdzie mogło mieszkać 12 osób. W samym klasztorze zapewne nigdy nie było więcej niż 20 zakonników. Tak więc społeczność zagórskiej twierdzy nigdy nie była zbyt liczna. Wiek XIX dla klasztoru zaczął się niedobrze. W cesarstwie habsburskim od 20 lat trwała akcja kasaty zakonów. W samym klasztorze zagórskim brakowało pieniędzy na konieczne remonty, odpadały tynki, przeciekały dachy, należało wymienić drzwi i okna. Gospodarka klasztoru jednym słowem była zła. Władze raczej były skłonne klasztor zlikwidować, niż do niego dołożyć. Od pewnego czasu do klasztoru zsyłano niepokornych mnichów na rekolekcje. Ale tu, jak się okazywało, nie nabywali oni pokory, a wręcz powodowali rozprężenie dyscypliny. Przeor
nijak nie mógł sobie z nimi poradzić. Skompanowali się mnisi z weteranami i więcej czasu spędzali na grze w karty niż na modłach. Odwiedzający weteranów towarzysze wojskowi też przysparzali niemało kłopotu. Nastał wreszcie nieszczęsny dzień 16 czerwca 1822 roku. Ojciec Jan Włodzimirski posprzeczał się z przeorem i w czasie kłótni doszło do podpalenia klasztoru. Próby ugaszenia ognia nie powiodły się. Spłonęły stropy i dachy klasztoru i kościoła. Winę za pożar ponosił bez wątpienia ojciec Jan, bowiem w następstwie swojego czynu znalazł się w więzieniu we Lwowie, a potem w domu poprawczym dla zakonników w Przeworsku. Władzom austriackim pożar był wielce wygodny, bo dawał pretekst do likwidacji kolejnego klasztoru. W Librorum Baptistorum Zagórskiego Kościoła jest wpis ojca Jana Włodzimierskiego, w którym przyznaje się do podpalenia klasztoru. Tak więc rzeczywistość jest o wiele mniej romantyczna niż legenda. Pozostańmy zatem przy legendzie. Spośród wielu opowieści o spaleniu zagórskiego klasztoru, w jednych winnym uczyniono ojca Jana Włodzimierskiego, w innych weteranów wojen napoleońskich, którzy wówczas tam zamieszkiwali. Żołnierze weterani mieli swoich kompanów po całej Galicji. Niektórzy z nich posiadali znaczne majątki, to i czasem wspomagali swoich dawnych druhów. Opałem, albo jadłem, albo nawet i gorzałką. Nieraz widzieli okoliczni kmiecie, jak zajechała furka do klasztoru, albo i dwie z przyjacielską dostawą. Nieraz też słyszeli, jak po takiej dostawie wesoło było w dawnych mnisich celach, a i śpiewy zgoła niereligijne rozlegały się i strzelanie na wiwat. Nikt przeto nie miał im tego za złe, że się od czasu do czasu zabawią. Tyle zasług na polu chwały, a teraz ta smutna starość albo i kalectwo dokuczliwe. A niech tam. Takoż i 16 czerwca 1822 roku wczesnym rankiem była przyjacielska dostawa. Dwa antały gorzałki i beczka solonego mięsiwa. Zaraz po obiedzie zaczęto raczyć się pocieszycielką, jak gorzałkę nazywał jednooki wiarus, smokiem nazwany. Już ci po takiej uczcie zawsze miał tak wielkie pragnienie, że wypijał nieprawdopodobne ilości wody. Nawet smok wawelski by tego nie zdzierżył. Nieraz przy takiej uczcie odmienność poglądów zaczetrzewiała dyskutantów do tego stopnia, że za łby się porywali, szabel na siebie niemal dobywając. Rej wodził Jakub Wolski, wielkie chłopisko, silne jak niedźwiedź. I pomimo, że nie miał jednej dłoni, walił tym swoim kikutem po łbach, aż z ławi stołków spadali. Właśnie onego dnia doszło do sprzeczki między nim a Wasylem Sokolskim. W bójce Jakub przyłożył Wasylowi, tak że aż ten w kąt izby poleciał i długo, długo musiano go cucić. Wstał wreszcie Wasyl, nie ozwał się ani słowem i z izby wyszedł. Ze swej celi wziął zapaloną świecę i zszedł do lochów, gdzie beczki z prochem były ukryte. Odbił dęko w jednej z nich i w znajdujący się tam proch wetknął świecę. Tak, aby dopiero po chwili, gdy świeca trochu się upali, płomień prochu dosięgnął. Po czym wyszedł Wasyl z lochów i ruszył w stronę kościoła. Akurat doszedł do figury przed kościołem, kiedy wirydarzem targnął ogromny wybuch. Pośród dymu i ognia padały wszędzie wokół kamienie, cegły i belki. Pożar w jednej chwili objął zburzony wirydarz i przerzucił się na kościół. Przerażony Wasyl pobiegł koło szpitala i tam przez mur klasztorny przeskoczył. Pędził przed siebie, byle dalej od miejsca zbrodni.
Nikt nigdy z Wasylem nie łączył tego pożaru, a i on swój grzech wyznał dopiero w godzinie śmierci. Na początku XVII wieku Olszanice przejęli mniszkowie. W miejscu, gdzie było dworzyszcze kniazia, czyli sołtysa, zbudowali dwór obronny, otoczyli go wałem ziemnym i rowem napełnionym wodą. Mniszkowie takich dworów obronnych mieli co najmniej kilkanaście i w Olszanicy nie mieszkali. Zaglądali tu czasem, kiedy jechali ze swojej rezydencji w Samborze do Krakowa. W połowie wieku XVII stała się jednak rzecz niebywała. Marianna Mniszchówna, wówczas 17-letnia, ładna dzieweczka, prawie na wydaniu, zakochała się w regimentarzu milicji nadwornej swojego ojca. Partia to była wielce niewłaściwa, bo pan regimentarz był podlejszego stanu, a poza tym już żonaty i mający ze swoją ślubną syna. Wkrótce okazało się, że panna Marianna jest przy nadziei. Kiedy Marianna wyznała panu regimentarzowi skutek ich grzechu, ten, nie czekając aż sprawa stanie się publiczną, służbę mniszków porzucił i na dzikich polach u kozaków poszukał schronienia. Gdy panny pokojowe przez dłuższy czas krwie miesięcznej u panienki nie spostrzegły, jej matkę o tym uwiadomiły. Marianna, gwałtowną matki rozpaczą zniewolona, wszystko jej wyznała. Spędzenia płodu bano się ryzykować, postanowiono zatem ukryć pannę do czasu rozwiązania, a potem dziecko dać do mamki na wychowanie. Zapadła przeto decyzja, by Mariannę do Olszanicy odesłać, gdzie znaną nie była i mogła za krewną zarządcy majątku uchodzić. Panna zgodziła się na propozycję matki, byle tylko uwolnić się od rodzinnego piekła, jakie ta sprawa rozpętała. Gdy brzemienność stawała się coraz bardziej widoczna, pannę przewieziono do Olszanicy. Tu chwyciła Mariannę ogromna rozpacz. Albo całymi dniami siedziała w komnacie, nie odzywając się do nikogo, albo spacerowała po parku. Jako że nie wiedziano, kim jest, a widywano ją zawsze w niebieskiej sukni, przeto miejscowi nazwali ją dziewczyną w niebieskiej sukni. I tak już zostało. Aż razu jednego z rana gwałt podniósł się we dworze ogromny. W nocy Marianna śmierć sobie zadała i rankiem bez życia ją znaleziono. Z czasem o pannie w niebieskiej sukni zapomniano, aż kiedyś jakiś kmieć idący wedle dworu w świetle księżyca ujrzał ją, jak przechadzała się po parku i zbierała kwiaty. Potem jeszcze wiele razy widziano ją, zawsze przy nowiu księżyca. Czy to zima, czy lato, ona w niebieskiej sukni z naręczem kwiatów. Tak było do czasu, aż przebudowano dwór, nadając mu formę eklektycznego pałacyku. Nie wiadomo, czy skutkiem tej przebudowy, czy może Marianna odpokutowała już swoje grzechy w czyśćcu i poszła do nieba. Ale od początku XX wieku dziewczyna w niebieskiej sukni nie pojawiła się ani razu. Kto chce, niech wierzy, a kto nie, to nie. Dawniej w Myczkowcach taką opowiadano legendę o kamieniu pod Leskiem. Kiedy zdecydowano lokować miasto Lesko, powstał problem, skąd wziąć mieszczan dla nowo lokowanego grodu. Bies Czulniasty, który dostał od Lucypera nadanie na Lesko, postanowił czym prędzej temu problemowi zaradzić. Najprościej można było porwać kilku czy kilkunastu mieszczan z innego miasta i do Leska przenieść. Gdzieś koło Sambora wypatrzył Czulniasty jadącego drogą mieszczanina i jak zamierzył, tak go porwał. Posługując się swoją czarcią mocą, niósł go niby wielki ptak do Leska. Aż tu kur nagle zapiał i czartowska moc opuściła biesa, a wraz z nią spadł na ziemię nieszczęsny mieszczanin i natychmiast przemienił się w głaz.
siedzi czulniasty przy tym głazie zafrasowany i duma, co tu dalej począć. Z nocnego szabatu wracała akurat czarownica, Gruszką zwana, co niedaleko w lesie miała chatkę na kurzej stopce. Widząc zafrasowanego biesa, zniżyła swój lot i wylądowała koło niego. Wypytała o przyczyny zmartwienia, po czym tak rzeczy. A nie turbuj się, waszeci, taką błahostką. Jest ci tu niedaleko w Myczkowcach moja druhna serdeczna, prośna locha. Weź ją sobie, a ona się waszeci mieszczanami oprosi. I tak też się stało. Porwał czulniasto ową świnię i niósł ją z Myczkowiec do Leska. Gdy był w okolicach Glinnego, nagle zapiał kur i czartowska moc opuściła biesa. Tenże rad nie rad musiał opuścić świnię. Zaklął czulniasty siarczyście, aż się niebo zachmurzyło. Patrzy w dół, a tam świnia zaczęła się prosić. Zanim spadła na ziemię w miejscu, gdzie wcześniej mieszczanin Sambora zmienił się w głaz, zdążyła uprosić siedem prosiąt. Ona sama upadła na wspomniany już głaz i w głaz się zmieniwszy, znacznie go powiększyła. Ale prosiątka, szczęśliwie zetknąwszy się z ziemią, radośnie chrząkając, pobiegły w stronę Leska, tu osiadły i jak wieść niesie, bujnie się rozpleniły. Nie należy się przeto dziwić, że mieszczanie Lescy chętnie ten głaz odwiedzają. Przecie tu jest ich początek. Ale jakie to dzisiaj ma znaczenie, skoro w mieście więcej jest zawłoków niż miejscowych. Tu na Sobieniu historia rozpoczęła się już we wczesnym średniowieczu, kiedy na wyniosłym wzgórzu nad Sanem zbudowano drewnianą strażnicę. W XIII wieku czambuły tatarskie spaliły ją, kiedy najechały ziemię sanocką. W miejsce spalonego drewnianego grudka zbudowano kamienną warownię. Z czasem stała się ona własnością rodu Kmitów, którzy w Bieszczadach otrzymali rozległe nadania. Dawniej, jeszcze pod koniec XIX wieku, między gminem krążyła taka oto opowieść. Zamek Sobieński w części został zniszczony przez węgierskie wojska Macieja Korwina w 1474 roku. Wkrótce jednak z grubsza go wyremontowano i w części mieszkalnej znów zaroiło się od ludzi. Z tą na wpół zniszczoną warownią związane są losy Jagienki Kmitówny. Jagienka miłowała się w Wilczku, rycerzu wielce urodziwym, chociaż niezbyt majętnym. Wilczek na zabój zakochany był w Jagience. Cóż, kiedy ojciec Jagienki już wcześniej przyrzekł jej rękę Gniewoszowi. Gniewosza też w zasadzie nikt nie pytał o zdanie, a on, prawdę rzekszy, do Jagienki nijakiego nie czuł afektu. Ojciec kazali, to i ożenił się. Kilka niedziel po ślubie Gniewosz miał pójść spełnić swoją rycerską powinność z królem Olbrachtem na wyprawę mołdawską. Poszedł na nią też i Wilczek, w nadziei, że śmierć chwalebną spotka, bo mu życie zbrzydło. Ta niefortunna wyprawa zakończyła się klęską polskich rycerzy, a jej echa przetrwały nawet w przysłowiu: za króla Olbrachta wyginęła szlachta. Gdzieś pod Suczawą zaginął Gniewosz i wszyscy byli przekonani, że poległ w boju. Takie też wieści dotarły do Jagienki na Sobień. No cóż, za mężem nie rozpaczała, ale strój żałobny przywdziała. Wrócił Wilczek z wojaczki cały i zdrów. Wkrótce też podążył do Jagienki na Sobień. Teraz, kiedy nie stało już Gniewosza, mogli się pobrać z Jagienką. Po roku urodził im się syn. I kiedy wydawało się, że będą żyli długo i szczęśliwie, na Sobieniu pojawił się Gniewosz. Tam pod Suczawą został ranny i dostał się do niewoli. Teraz udało mu się z niej, za poręczeniem krewnych co do okupu, uwolnić. Wracał więc na Sobień, do Jagienki, bo i gdzie miałby wracać? Już na Podgrodziu dowiedział się,
że tam na zamku mają go za umarłego. I Jagienka poślubiła Wilczka. Nie chciał dochodzić swoich praw, ale taki szmat drogi przybył, to chociaż Jagienkę zobaczy, porozmawia. Kiedy wszedł na dziedziniec zamkowy, ujrzał Jagienkę, jak stała w otwartym oknie i trzymała na ręku dziecko. Pokłonił jej się z daleka, w pas, zawołał po imieniu. Jagienka chwilę stała w oknie, patrzyła na zamkowy dziedziniec, potem nagle odwróciła się i zniknęła w mroku komnaty. Boże, Boże, dlaczego nie pozwoliłeś mi być szczęśliwą? Zaszlochała i przeszła do komnaty od strony sanu, otworzyła okno i wyskoczyła z dzieckiem na ręku w przepaść. I na tym kończy się historia mieszkańców Sobienia, który od tego momentu zupełnie opustoszał. Podróżni, którzy przejeżdżali pod Zamczyskiem, nieraz w nocą, w księżycowej poświacie, widzieli dziewczynę w bieli, z dzieckiem na ręku, jak schodziła od warowni w dół, stromizną, do sanu.